Damn. Yeah. 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 Witamy serdecznie na dzisiejszych zawodach. Witamy odwiedzone nas kluby Mazowsze Teresi, Sokół Lublin, Górnik Łęczna, Surfers Kraśni, Gimsport Międzyzdroje, Husaria Fight Team w Korzynice, UKS Technik Świdwin, Stal Rzeszów, Gladiator Kraków, UKS Niska, Spartak Borkowice, Iczka Kraków, Sobieski Kraj, ZKS Koszalin, Arbatros Wilki Woli, KS 20 Łódź, Kuzacz Gniezdny, Uprowadzany Łódź oraz drużyna Zagrody Górniczej. Łącznie odwiedziło nas 59 klubów i 224 zawodników walczących na dzisiejszych mapach. Proszę, abyśmy uczcili na dzisiejszych zawodach minutą ciszy pamięć pana Zbigniewa Ratajczaka, byłego prezesa Związku w latach 1991-2000, za którego to czasu święciliśmy swoje wielkie triumfy, przypominam, Atlanta między innymi, medalowe pozycje. Dziękuję wszystkim bardzo. Chcielibyśmy przedstawić tutaj instytucje, firmy, dzięki którym właśnie ta impreza dzisiaj się odbywa. Przede wszystkim Polski Związek Zapaśniczy, Starostwo Powiatowe Świdwin, Urząd Miasta Świdwin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz sponsorzy Zakład Usług Komunalnych Spółka z Świdwin z panem Tomaszem Hajdaszem, prezesem na czele. Firma ProEnviro, Gołczyk Siwiec. Firma Bispak, Leszek Jawczyk i Grzegorz Wójcik. Firma Ekspert But, Kotula Kamil. Firma Lubnet, spółka z o, Łukasz Zagawałko. Chcielibyśmy wręczyć imiennie dla Łukasza Zagawałki i Łukasza Ławickiego. Bardzo proszę o wystąpienie tych panów. Szanowni Państwo, i dla pana burmistrza Jana Owsiaka, może pan kierownik Wydziału Oświaty odbierze. Bardzo proszę, panie pytanie. Przekażę oczywiście koledzy. Dziękuję. Pan starosta Mirosław Majka, bardzo proszę. Proszę zawsze eksponować na odpowiednim miejscu. Dziękuję, panie ministrze. Czy pan prezes Zakładu Komunalnej Spółka w Oświdwinie Tomasz Hajdasz jest? To pan kierownik pociągu, proszę podejść o pierwsze. Pan Zajdecki, zapraszamy. Przedstawiciel firmy Bispak. Proszę wyeksponować odpowiednio. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oddaję głos pani przewodniczącej Rady Powiatu Danucie Malikowskiej. Wielkim zaszczytem dla mnie jest móc wszystkich zawodników, sędziów, trenerów najserdeczniej pozdrowić w imieniu koleżanek i kolegów radnych. Szanowni Panowie, chcę powiedzieć, że dzisiaj w Świdwinie również zagościła wiosna. Przyjechali zawodnicy z całej Polski, chociaż ta kalendarzowa jest dopiero za dwa dni, to dzisiejszy piękny dzień świadczy o tym, że na pewno sport będzie królował. A wszystkim Panom, tym młodym i tym troszkę starszym, życzę tej radości w sercu. Gratuluję organizatorom, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i życzę, aby te zmagania przyniosły wielką satysfakcję i wielkie zadowolenie. A w kolejności poproszę pana starostę o otwarcie dzisiejszych zawodów. Bardzo proszę. W Świdwinie albo jak się człowiek rozejrzy, to albo ktoś był, albo ktoś jest, albo ktoś będzie związany z zapasami i nie da rady uciec przed wami. Drodzy panowie, szanowni działacze, trenerzy, pierwszy Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym
uważam za otwartą. Szanowni Państwo, ta impreza to nie pierwsza tak dużej rangi, tak znacząca impreza Zawodnicza w Świdniku, ponieważ przypomnę, kilka lat wcześniej Świdnik również gościł najlepszych zapaśników, którzy rywalizowali w ramach Mistrzostw Polski kadetów. Myślę, że spisał się na tyle dobrze, a ściślej rzecz biorąc działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego Technik, który to klub zyskał zaufanie Związku Zapaśniczego Krajowego, na tyle wspaniale, profesjonalnie przygotowując imprezy Mistrzostw Polski, że dziś możemy cieszyć się z kolejnej dużej ogólnopolskiej imprezy zapaśniczej. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadzeni zawodnicy odwiedzili Świdwin. Tym bardziej cieszy fakt organizacji tak dużej imprezy w szczególnym roku, bo roku jubileuszu 720-lecia nadania praw miejskich Świdwinowi. Cieszymy się bardzo z Waszej obecności. Życzymy udanych startów stojących na wysokim poziomie walk. To duże wyróżnienie, że dzisiejsze Mistrzostwa Polski w zapasach kadetów w stylu wolnym odbywają się w Świdwinie właśnie. Tak, dokładnie. Przyjechało do nas 59 klubów, 224 zawodników. Jest to pierwszy Puchar Polski, który jest jednocześnie eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No, dzięki uprzejmości i docenieniu naszej pracy w poprzednich organizacji poprzednich turniejów rangi Mistrzostw Polski, Polski Związek ponownie nam przyznał tą imprezę. Wiem, że wcześniej odbyły się walki eliminacyjne. Jak wypadli zawodnicy UKS Technik Świdwin? No, jak na razie rewelacyjnie. Do południa mieliśmy po dwie tury walk eliminacyjnych. Każdy z chłopaków wygrał swoje pierwsze dwie walki. No, zobaczymy teraz dalszy ciąg walk eliminacyjnych po obiednich. Zobaczymy, jak to będzie. No, liczymy, że ta dobra pasa będzie podtrzymana.
54 kilo. Zaczynamy walkę. Tamate 2 przygotuje się z Sieczka, Jakub, Teresi, Kumnocki, Kamil, Świecie. Zwycięży Szubert Krystian. Co zaważyło o tym, że pierwsze Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym odbywają się w Świdwinie? Jako komisja do spraw przyznawania imprez przy Polskim Związku Zapaśniczym wnioski się składa do końca października roku poprzedniego. Co zaważyło o tym? Dobra praca klubu UKS Świdwin, czyli Marka Spychalskiego i Krzyśka Kulika. I akurat tą grupę wiekową dosyć mają mocną, fajną technicznie. Krycki czy Wojciechowski, Karol, to są członkowie kadry narodowej w grupie kadetów. I no też rozpropagowanie tego sportu w regionie. No. Dawno imprezy nie było Pucharu Polskich Kadetów w Świdwinie. 3 lata temu bodajże, czy 2 lata temu ta impreza była i postanowiliśmy znowu przyznać, bo naprawdę tutaj docenić tych chłopaków i ziemię świdwińską, jeśli chodzi o imprezę tej rangi. Jak już mówiłem, jest tradycja, stąd się wywodzi Marcin Jurecki, olimpijczyk z Sydney. Na arenie województwa Świdwin plasuje się zawsze w pierwszej trójce. W każdej grupie wiekowej uważam, że tu są bardzo dobrzy też juniorzy, kadeci. Jeśli chodzi o sport seniorski już, no to już trzeba mieć większe finanse, żeby wychować naprawdę seniora, to coś takiemu chłopakowi trzeba dać, jakieś obiecać pierwszy.
Może teraz o problemach, z jakimi borykają się współczesne zapasy, bo wiem, że staje się to dosyć niszowy sport. Ciężko jest zaangażować młodzież do tej dyscypliny sportu. No tak, zapasy to jest sport, gdzie trzeba być naprawdę wszechstronnie uzdolnionym i fizycznie, i umysłowo, psychicznie. Tutaj trzeba naprawdę mieć dużą koordynację ruchową, gibkość, skoczność, technikę walki. Trzeba mieć też przede wszystkim charakter do walki, bo to jest sport męski. Trzeba tu nieraz naprawdę zacisnąć zęby i popłakać się, i różnego rodzaju są sytuacje. Wydaje mi się też, że w współczesnym świecie dużo jest pokus, żeby trenować inne sporty, bardziej łatwe, mniej wymagające. No i sami zauważyliśmy, że zapasy są uprawiane w małych środowiskach, gdzie naprawdę ta młodzież nie ma dużej możliwości wyboru, tak? Oprócz piłki nożnej, zapasów czy jakiejś tam innej dyscypliny zespołowej, gry zespołowej. A no, borykamy się rzeczywiście z problemem takim, żeby coraz większa rzesza, grono dzieci trenowało te zapasy. Myślę, teraz ostatnio jest tendencja, że coraz więcej dzieciaków się garnie. Był taki przełom, jak weszły te gimnazja i tak dalej, już reforma w oświecie, ale mam nadzieję i jestem w dobrej myśli, że to minęło w każdym razie. Przez położenie na łopatki wyciężył Kukian Jakub Tak, popracuj z nim, Kępu! Szulkowski R, rok na przeglądy, ręce od środka! Bielecki Adam, Krasnystaw, Zoszczak, Kubek, a zawsze też. Ręce od środka, Kępu! Za punkt! Tak jest! Nie puszczaj tej ręki, tuszuj go, nie daj. Tak jest. Nie daj, bardzo ładnie. Głowę, już jedzie. Tu jedziesz, buta.
Gdzie teraz odbędą się jakieś większe imprezy? Większe imprezy. Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się zaraz, za dwa tygodnie w Teresinie, w klubie Mazowsze Teresin, za Polskich Juniorów. Mistrzostwa Polski Seniorów w czerwcu w Zgierzu. Jesteśmy akurat tydzień czasu po Mistrzostwach Europy w Rydze Seniorów, gdzie zrobiliśmy 5 medali jako Polska. 2 medale w stylu wolnym, 2 medale w stylu klasycznym i 1 w zapasach kobiet. No i zapraszam też Państwa na turniej najwyższej rangi w Polsce, jeśli chodzi o sport seniorski. Turniej międzynarodowy pod rangą UWW w Spale. 4-dniowy jest to Pytlasiński, Ziółkowski i Poland Open kobiet.